drodzy, w drugim odcinku piątego sezonu MTA DayZ. Przywitajcie się. Siemanko. Siema. Witam. I jeszcze jeden, który dochodzi do nas, tam jest po drodze. Idziemy po niego i może coś zaczniemy robić konkretnego. Nie wiem, może zabijemy kolesia, który nas strzelał jeszcze przed nagrywaniem. Nie wiem, ja słyszałem tylko, jakby ktoś strzelał z pistola z tłumikiem. I tyle. No. Dlatego... Macie jakieś jeszcze pytania odnośnie tego odcinka, który zostanie wysłany? Bo w poprzednim odcinku pytałem się was ogólnie, kto by chciał po prostu zagrać ze mną, bo potrzebowałem ekipy, którą już posiadam w sumie. Ostatnio było jakieś małe nieporozumienie, ale to nieporozumienie już zostało... Ej, to nasz idzie, coś. Kto za nami? Tutaj jest, nasz. Wszyscy jesteśmy już w komplecie. No to dobrze. Miał być jeszcze admin tego serwera, ale niestety jest zajęty. Pozdrawiamy, jak on się nazywał? Administrację najlepiej. Administrację, dobra, całą administrację. Maziego i... tego drugiego już zapomniałem. Bandiego. No, Bandi. Banda Łysego. O, zapamiętam łatwiej. Dobra, idziemy na lotnisko. Najpierw. Dobra. Tam dużo się dzieje. No to na lotnicho, jak już tak mówisz. Mieliśmy już zacząć 20 minut wcześniej, ale no, a to szpital, a to autobus i te sprawy. Żeśmy trochę skombinowali jeszcze godzinę temu, no niestety nie było przyjemnie, bo w wojsku nas jakiś kreten zabił, który napisał, że nas nie zabije, no to pozdro dla niego. Fałszywy człowiek po prostu. Mamy na razie jakieś takie słabe ku na początek. No może być, ja tam... Nie no, ja mam 5 strzałów do setki, haczetę. Dobra, nie chwal się ludziom, że masz taką broń, bo jeszcze będą na ciebie chcieli polować. Oj tam. Wiesz, najdroższe rzeczy to najdroższy okaz. A ludzie na takie coś się łapią zazwyczaj na pierwszym miejscu, a potem się dziwią, że potem... Pod koniec odcinka znając życie już tego nie będę miał. Albo się wzbogacę, oby. Pewnie tak. Coś chyba jeszcze chciałem powiedzieć. Nie wiem, za parę odcinków, bo... Nie mówiłeś, na jakim serwerze gramy dzisiaj. A, właśnie, dobrze. Gramy na serwerze World DayZ. IP będzie w opisie, albo w adnotacji. I tutaj zapraszam. Bardzo taki porządny serwer, na wysokim poziomie. Nie mówię, że jest najlepszy. Nie wolę tego nie mówić. Ale grałem właściwie na nim, więc jakby to powiedzieć, wróciłem na ten serwer, ale nie na długo, bo czekam jeszcze, aż sam Funky zrobi porządny serwer. Jakieś ciało tutaj leży. Czyli ktoś tu musiał... Zabiłem go już wcześniej kiedyś. A, ile miał godzin przegranych? Nie wiem. Szkoda. Ktoś tutaj siatki stawiał, pewnie ten Kolo. A kto to jest? Czyje ciało? Może to Cordy? Nie, to jest Step.pl, jakoś takie. A dobra, Steve. Steve.pl. Dobra, jest nas cała ekipa. To chodźmy, nie wiem, tak. Takiej. Lepiej trochę... jakiś pojazd znaleźć. W takiej małej rozsypce, żebyśmy się wszyscy po prostu widzieli. Dobra, bo... wychodzimy z lotniska, nikogo nie ma. No to pusto. Wczoraj była ładna akcja tutaj. A no tak. Dobra, jeszcze tam ci są. I takie jeszcze pytanie, bo ostatnio no, grałem na tym Poland. Boże, Party Gaming. Wczoraj chyba też grałem na nim. No i jakoś lepiej działało. Nie wiem, bo ostatnio chyba widzieliście tam parę minut. Byłem i nagle jakiś network. Nie, tam... to był chyba serwer backup z tego co ja widziałem. Zapisywał się serwer. Tak, ale tak się zapisywał, że było zero graczy. Jakby ich wszystkich wywaliło. Nie no, bo to bardzo długo trwa. Jakiś typ, jak? Gracz. Jep, już akcja. To pięknie. No to nicho wjechał chyba. Nie, co to miał? Są... To zajmijcie się tym drugim. A, to był zombie, lol. On na lotnisko pojechał? No pewnie tak. Trzeba będzie go tutaj oczarować naszymi skillami.
A, tutaj pewnie zombie, tak, zombie dalej. Gdzieś tak, pojechał. Wjechał na lotnicho. No to, zombie są. To uważać, to uważać. Oni mają tam bazę, to niech możliwe. Każdy idzie z innej strony, zaskoczymy go. Dobra, bądźcie czujni. Pięknie, już się zaczyna, kilka minut i akcja nam się tutaj kroi ładnie. O, koleś na krosie. Gdzieś pojechał, a ten teren... Do bazy chyba. Kto do bazy? No oni mają przecież bazę. No to co my tu robimy? Nastawiamy. O, typek w powietrzu. A nie, to nie strzelaj, po co? To pewnie admin. Nie, po prostu na lotnisko typa wszystkich, którzy włamią się do bazy. Jeszcze w powietrzu jest, na setkę sobie przybliżę. Zaraz go, czekajcie, zaraz go strzelę. Zostało mi jeszcze 4 strzały. Na razie cichutko. Lepiej jak będę przy was. Tak to będzie większe ryzyko zgonu. Dobra. No i gdzie oni są? Chyba do bazy pojechali. A to szuje. Ale trafiłem babnie, go krwawił. Były ślady krwi. Przejeżdżał tuż przede mną i trochę w niego nawalałem z tego MP5, ale gówno mu pewnie zrobiło. Miałem strzelać z CZ-ki, ale mi zasłoniliście go. A, sorry. Nie no, luzik. Nie, bo też już byłem nastawiony do ataku. Ale widzę, że nam się już ulotnił, albo w ogóle idziemy tu w stronę... go nie było. W jaką stronę idziemy? LS? Wiesz co? Lepiej się zastanówmy dobrze, gdzie idziemy, bo potem... Ja myślę, że tak iść w stronę... LS. Dobra, to Rarix. No to gdzie chcesz iść? To LS, myślę. Jak pójdziemy... To musimy mieć już porządne itemy, bo tam ponoć jest jakiś gang. Albo... Nie no, LV dzisiaj przecież przychodziliśmy i nic nie było ciekawego takiego. No dobra, to idziemy w sumie. Mnie już palec boli od spamowania spacją, ale nie myślę o tym i... A ja nie spamuję. A więc, co was po prostu tak, nie wiem, zmotywowało do tego, żeby ze mną zagrać na MTA? Podzielcie się jakby swoimi opiniami. Nie wiem, bo chcę jakoś porozmawiać. Jakieś tematy ciągnąć. Ale temat? No taki temat akurat. Pytanie zadałem do was. Bo na przykład ja szukałem ogarniętego teamu. No to akurat wiem, że od ciebie. No to akurat Bakar... się chciało pograć. No też tak. Mój team się troszeczkę rozsypał. Jednemu koledze monitor się spalił, drugi nie ma czasu. I tak się trochę rozsypał, ale myślę, że wrócimy znowu do gry kiedyś. Tutaj brają takie dwa teamy. A Maniek? Maniek, jak to brzmi w ogóle. Normalnie, co ty chcesz od niego, Niku? Nic, dobra, mów dalej. Bo ci chyba przerwałem. No ja szukałem tylko teamu. O, do Maziego dzisiaj podeślę plik. Ja tutaj zrobiłem taki fajny przejazd. Taką blokadę jakby. Wiesz, LS, LV, pełno wraków jest, ambonki. No to super, no to każdy po prostu chciał teamu szukać. No to z moją pomocą już macie team. Jakieś życie pisałem, że tak możemy coś pograć, jak nie masz z kim. A jak myślicie, 4 osoby wystarczy do naszego teamu, czy za mało? Nie wiem, myślę, jakby było jeszcze więcej, no to będzie spam. No to właśnie, więc... Oficjalnie już tu mówię, że póki co taki mi team tutaj wystarczy. Jeszcze Voltiego nie ma dzisiaj, no to on będzie, myślę, grał jeszcze. No tak, Volti to jest podstawa, on był chyba 5-krotnym supportem, no to on ma takie doświadczenie jak my, nie wiem, w jedzeniu sałatki. A idziemy do szpitala po prawej? No pewnie, przejdziemy się. A nie lepiej było jakbyśmy wbili do tego, do tej mieściny tutaj? Nie, no to tam dawajcie, idziemy. Nie, ja bym wszedł. A też. No to idziemy, no to... W sumie mogą być pojazdy jakieś, idziemy. No właśnie, dlatego lepiej zacząć od tych mniejszych mieścin, aż po te największe, bo... lepiej być lepiej przygotowanym na jakieś większe miejsca, tereny, niż potem
płakać, że każdy z nas tutaj będzie padał. Bez obrazy oczywiście. Dobra, myślę, że się tu nie pogubimy we czwórkę, dlatego niech każdy się bierze za porządne lutowanie itemów. Był gdzieś, jest gdzieś ponoć 8 wysp jakiś. Z chęcią bym jakąś jedną zwiedził. Tylko nie wiem, gdzie są. Może ktoś chce PDW? PDW. Ja mam MP5, więc komuś innemu by się przydało. Ktoś chce to mówić? Ja mam Winchestera. No to dobrze, to każdy ma jakąś chociaż średnią broń. Tutaj fajnie, gdy w mapie to, że tą bramę bym mógł usunąć. Jesteś koło mnie gdzieś, Skorpio? Tak. Powinienem gdzieś być. Są jakieś dwie osoby, wszyscy... Ty jesteś tak oddalony od nas, czy nie? Ja jestem od... Właśnie jestem tutaj. Patrz, widzisz ten podwójny budynek? No. Myślę, że w mapie to, że usunąć mu bramę i zrobić taką bazę fajną. Fajne miejsce jest. No powiem ci, takie dość dyskretne miejsce. Na przechowywanie itemów, pojazdów. O nie, tutaj napisać do administracji, że bym zrobił to i wiesz. No to spokojnie się możemy złożyć na jakąś bazę i możemy tutaj się zatrzymać. Gdzie wy teraz biegniecie? Ja idę szukać gdzieś, na pewno znajdę gdzieś tu pojazd. Są takie krzaki, nie krzaki. A ktoś jest ze mną tutaj w tej mieścinie? A ja stąd. Dobrze. To coś tutaj dalej. Mówcie nazwy miast, no to będę mówił, czy jestem daleko, czy nie, jakiś o, trochę. PDW. Pięknie. Ile baz tutaj jest? Przecież też klocuszki stawiają administratorzy. Nie no, powiem szczerze, że zamiast tych kloców... Ej, kto to strzela? Kto? Ty strzelił? Nie, nikt nie strzelał. Czekaj, ja jestem koło Doralixa. Dobra, gdzieś byłem, podszedłem pod bazę i mnie teleportował pod drugą bazę, okej. Ej, kto to strzela? No... Seria potężna poszła we mnie. A co, krwawisz? Nie, no. Ale... Liki, albo to był... No to wracaj się do mieściny i lutujemy ją jeszcze do końca. Ja ile rzeczy jest Sanchez? Bo znowu ktoś strzelił. PDW albo MP5. No zombiaków pewnie. Całe miasto zlutowane? Jeśli mogę wiedzieć. To. Na pewno. Bo pewnie. Wiesz, że ja sobie dokładnie tu sprawdzę. Morfina się znalazła. No, widzę. Jaki lucik. Ja jestem bardziej za sprawdzeniem takich większych miast. No to dobrze. Przyjdzie czas na większe tereny. Luzik. Najpierw trzeba się wziąć za coś uboższego. Potem jedziemy na hardcora. O, tu zombiaki padły. 34 graczy jest. Czekaj, mam w ogóle mapę? Mam, dobra. Fajnie jak klikniesz F11, fajnie GPS się włącza jak masz. No właśnie, to naprawdę jest dobra robota, bo właśnie czegoś takiego brakowało. Bo ten serwer do mnie jakoś przemówił. No, w sumie, gdyby nie head admin, to nie grałbym na tym serwerze, chociaż jego informacje mnie po prostu... Dobra, wychodzimy stąd. Wszyscy już wyszli? No tak, w sumie kierujemy się już do LS w takiej rozsypce dość potężnej. To się kierujemy. Tylko wiecie, tak też nie przyspieszajcie, zwolnilibyście troszeczkę. Wiesz, musimy... Nie podchodźcie pod bazę, bo to łapie ta ochrona bardzo szybko. No to nie wchodzić pod czyjeś bazy. Ja nawet nie podszedłem dosyć blisko i mnie już teleportowało. Ja! Jezus, umarłem. O, really? Gracza czy jak? Uważaj. Nie, spadłem. brawa dla mnie, normalnie brawa. Ty skoczysz po ciało swoje. Dobra. Coś miałeś tam lepszego czy nie?
No Winchestera i dużo tych żarcia i picia. Dobra, to się znajdzie. Res się już gdzieś w Los Santos. No nie z Las Venturas, to on pójdzie od razu do LS. No. Ja myślę, że od razu zrespił się FLS, bo my już. Kurde, ktoś tam nie strzela, ktoś tam nie strzela. Czekaj, ja jestem. Fuck. A gdzie ty jesteś, Doralix? Za wami, ktoś tam nie strzela, chyba ze snajperki. Fuck, dosyć blisko. No ja też to słyszałem. W tej okolicy, gdzie ty jesteś. Albo do mnie, albo od kogoś od was słyszałem. On jest za nami, trochę dalej. Kurde, znowu. To do mnie, czy. U was? Ja myślę, że to soundtrack jest jakiś. No kurde, albo admin jakiś troluje, albo coś. No serio. Nie sądzę, żeby cię ktoś trollował. Do tego uciekaj. Kto tak trollował graczy? Jaki admin? Na jakim serwerze trollował? 24/7. Aha. Weź się to moje itemy, bo ja pierdolę. Winchester to jeszcze nie jest takie rewelacyjne, można to jeszcze znaleźć. Kogoś wywaliło chyba. Sprawdzę. Tak. No tak. Znalazłem chyba crossa. Tak? Tak, przy spawnie. I to bardzo... I już wiem gdzie się respi. A działa? Zaraz sprawdzę. Jak wsiadasz, spróbuj kliknąć K od razu. O, crossa. Dobra. No nie, dwie opony. Ale dupa. A, to musiałbyś do bazy iść. Nie, on też nie, ja tam zrobię go. Raczej tepnie go. Aha. Gdzie on znalazł tego crossa? Popatrz, bo ja nie mam mapy. Czekaj. Słyszysz? Da, słyszę. Ej, Patriot! Wycofałem się. Nie. Ja się musiałem wycofać. Zabił mnie. Kurde. I tam było kilkunastu. Gdzie jesteście? Kilkunastu? No. Kilkunastu? Tak. No nie to... przesłyszałeś się. No to ja uciekam. Sorry, ale... Tam na pewno był... dwóch było, jeden na dachu. Jeszcze dwóch prowadziło. I nie jestem pewien, czy nie było dwóch jeszcze na dachu. O kurde. O chłopie. Wszyscy są czwórkami. Znowu kogoś wywaliło. No ładnie. No to jesteśmy w tyle. Znaczy wy w sumie. Szkoda mi po prostu zostawić tego crossa. Jednego wywaliło, a dwóch zezgoniło. O. Ja już jestem tam, gdzie padłem. Aha, w tym samym miejscu? Tak, zrespiłem się. To dobrze. Teraz to ja muszę uważać na siebie. Zabrali mi pewno. Trochę tam. Kogoś na okrągło wywala. A to pewnie tylko do Ralixa. Ma pewnie problemy z netem. Teraz ja muszę na siebie uważać. Dobrze, że w ogóle skierowałem stronę gór do LS. Trzeba było właśnie też iść w moją. Przyjściusieńko mi zabrali. A. Ani jednej itemki mi nie zostawili. A czyli tylko plecak. Aha. No trudno. Zapamiętajcie to. O fuck, jestem cross. Kołaśniki mi zabrali. Wszystko. No trudno. Nic już na to nie poradzisz. To jedyna M4 poszła, jedyna. Myślałem, że będzie lepiej, ale widzę, że już nie ponad 15 minut już dostajemy po dupie. Ja spadłem przypadkiem. To nie tak miał wyglądać scenariusz tego odcinka, ale dobrze. Ja jeszcze sobie poszwędam. Gdzie ty umarłeś? Kto? Ty. Ja już pozbierałem siebie. No chyba widzę twoje ciało. Tylko plecak. A nie, to jakaś pralka. Do Ralix, to prawda, że miałeś problemy z netem? Tak, przed chwilą. Aha, dobra. Wszystko jasne, bo tak wywalało cię z konfy na okrągło.
Dobra. Ile zbierałem mojej temki. Dobrze, że nie widziałem twojego zgonu, bo sam bym już tam zginął. Ale co mnie skusiło? Ja byłem pewny, że to on się zajmą. Ale ja słyszałem te strzały, takie wyraźne, głośne. Action Patriot. Kurde, patriota widzę, ja pierdzielę, przede mną przejechał. Aha, czyli szykuj się na Ostrabęcki. Ale pojechali sobie w drugą stronę, ale zatrzymają się, wracają po mnie, ja pierdzielę. No to jeżeli nie zrobisz z tym, to już po tobie. Fak, 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 uciekam, uciekam. Go, go, go. Jak nie przeżyjesz, to... LOL, zgubiłem mi chyba. O LOL. To dobrze, bardzo dobrze. Ja pierdzielę. Przynajmniej jest 50% teamu, które jeszcze nie zginęło. Albo jestem ślepy, albo widzę namiot. To zobacz ten namiot. Tak, widzę namiot. No to nie gdzie? Jesteś ślepy. Jesteś ponad przeciętną ślepotą. Pustym, ja. No, gdzie? To jeszcze lepiej. Ale sobie spakuję. No to sobie go weź, przyda ci się. Ja bym się udał do wojska, Veles. Ale fajnie, zbugował się w ścianie i go nie mogę wziąć. Założę się, że go znalazłeś w LV koło stadionu. Dokładnie? Tak, chwilka. Mój namiot. Dobra, więc to jak, idziemy do wojska w LS? Ja się złamałem. Jak to się załamałeś? Co ty gadasz, kurde? Smutno mi. Ja tam bym nie narzekał. Zrypałem trochę, jednego typka mogłem zabić. No mam cię, Skorpio? No dobra. Jak zwykle, nie miałem wyciągniętej broni, bo było mi szkoda. Dobra, już jedna osoba jest, to już mogę się czuć bezpiecznie. Dlaczego jest ruch z tą CZ-ką? Ja nawet bym, jakby było ich tylu, to nawet bym nie zastrzelił. No tak, bo oni byli ciągle w ruchu, więc nie trafiłbyś ruchomego celu z CZ-ką. Nie, chociaż nawet bym wszystkich strzelał, to ich tam więcej na pewno było niż moje dwa strzały. Dobra, teraz my z Doralixa musimy uważać na zagrożenie. Jakiekolwiek. Znaczy Patriot pojechał w stronę tych wsi tam, do LV. Jak coś teraz trzymam PDW, na wszelki wypadek by miał ktoś nas strzelać. To wiesz, bo ty tam trzymasz tą haczetę. A to słychać teraz animację, żeby nie było, że widzowie potem będą pisać, że w nas ktoś strzela. Więc jak tam sytuacją? Ano sytuacja taka, że no część zginęła. Co to było? Spas? Winchester. Aha, dobra. No i nie jesteśmy w grupie teraz. Ja nie wiem, gdzie jesteście. Jak to nie jesteśmy w grupie? No patrzcie gdzie ja jestem, patrzcie gdzie wy. No to kieruj się w naszą stronę. A nie błąkaj się gdzieś. Szukam item. O kurde. Nie dostaniesz się tak. A po co ty chcesz tam na górę? A, tą willę. Cały czas. Oni tam cały czas się rozpią. Aha. To zobaczymy. Mogliśmy zacząć jednak autem. A dlaczego? Nie, i tak byśmy się nie spotkali, bo nuda. No właśnie, dlatego opłaca się bardziej piechotą chodzić. Dobra, pod koniec zrewanżujemy się. Jeszcze jakieś tam 15 minut pojeździmy sobie po mapie, nie? No, materiał już w sumie trwa ponad 20 minut, więc... 25. Wiem. Jak to 25? No to za chwilę... 20 pozaczęliśmy. No tak, no to powiedzmy, ale... Nie wiem, zobaczymy. Ej, patrzcie, co za minutę. Aha, no to... Szanowni widzowie, robimy za dwu, będą lagi, powodzenia, tam zaraz będziemy za jakieś parę minut. Pięciu, witam adminów serwera, przywitajcie się. Siema, siema. Siema. Dobra, Bandi, Łysaba, Banda Łysego i Mazda. O, dobra, goniby. Bandi Łysapała. Dziękuję. Yeah.
Walcie się. O kurde, odsunąć się, odsunąć się. Pięknie, pojechani. Gdzie oni? Tu jest. Ale lagi mają. No, skubani. O, poszło. Kordi, aha. Kordi? Tak. Kordi, Kordi? Dobrze mu tak. A ten drugi? Kordi, jesteś na YouTubach. Jesteś na YouTubach. Ej, was tu nie za dużo biega. Nie. Wezmę sobie akacza tylko. Bijam. Maniek, czekaj, wezmę akacza sobie. O jeny. Odejdź tym zombie. Nie, to było piękne. Ty, rozwalcie tego Doryaksa. Czy on jest z nami? On jest z nami! To jest on, Dorarix. Sorry. Nie, bo widziałem, że jeden właśnie tam biegał. Dobra, wsiadaj. A, wsiadajcie. O jeny. Maniek. Rozwal ktoś tego zombie, bo się zdenerwuje. Czekaj, biegaj, chcę tego akacza wziąć. Kurwa. A czekaj, ty chcesz wziąć. Palisz się tego akacza jak na laskę. No czekajcie, to jest wezmę. Daj, rusz się, ruszaj się. Dobra, a może to mój kumpel, jene. Movement. Movement, jak w Szwecji, to? weź się to zombie. Movement, movement, panowie. Jak w Szwecji. Nie wiem, kto tak mówi cały czas. Weźcie to zombie. Nie no. After party normalnie, zabijamy jakiegoś kolesia i już. Dobra, wsiadajcie. Ale kogoś źle taki napieczowają. Ej, zaraz kogoś tutaj nieźle zombie pojadą, bo... No wsiadaj. O. Ja nie mam do PDW dużo, a nie mam PDW. Stój. Ja trochę... Ty krwawisz, krwawisz. Świetnie. Weź bandaża użyj. Dobra, jedziemy. Jeszcze napaść kilka. Ja umieram, umieram. No to bandaże użyj. Nie mam. Wysiadaj. Jezu. Ej, kto ma PDW? Ja mam jeszcze, ale już mało ammo. Ej, kto ma dwa PDW? Nie ma. O, mam PDW bez ammo. Podnoś. Ej, daj PDW, bo ja mam bardzo dużo ammo ktoś. 187, jest 95. Dobra, a ile masz ammo do tego PDW? 160. To podziel się posiłkiem. Wsiadajcie, jedziemy. Czekaj, masz PDW, bierz. Czekaj, nie ruszać się. Dzięki, wy nie mogę mi ciała sobie. Wziąć. Dobra, zbieram. Jep. Dobra. Teraz zbijam. O, i ładnie, i teraz jest świetnie. Dobra, idziemy odwiedzić taką nową wyspę. O, wyspa jaka? Skorpio, a ty wkręcisz? Da, no już spokojnie, ta akcja została nakręcona, on jest na YouTubach. Ten Kordis, pozdrawiam. No pewnie, chłop. A więc na jaką wyspę? Colorado? Nie, to jest wyspa skorpionów. Na Karaibach. Dobrze. Może być, mnie pasuje. Ale mi fepsy spadają. Wolałbym Karaiby, ale spoko. Teraz pytanie. Party Gaming, czy wy od Party Gaming? A raczej... Bo to samo jest na Party Gaming. Identyczne. Co? Ma z jakiejś... Sorry. Ta wyspa na Party Gaming? Jest. Wyspa jak marzenie normalnie. Dlaczego jak jestem przyklejony, czasami spadam? I tutaj można by było sobie bazę spokojnie założyć. Da się. No to zgłaszam aukcję. Znaczy aukcję. O, jak w Daisy. No bo to jest szpital z Daisy. No. No dobra. I ładnie. To, fajnie. To dało ja wrażenie. Sorry. Tu są jakieś itemy? To dało tak, radę, by tu założyć itemy. Bazę? W tym miejscu, na tej szkło? Wyspie? Nie. I o tej godzinie? No właśnie, ja tak bym chciał. Szłoby założyć, ale nie o tej godzinie. Aha, no to dobra, to... Ale tylko ogólnie? Dobra, poza odcinkiem już się dogadacie. What the hell? Ja też... No dawaj, bandy, zderzymy się. mam problem. Co jest? Zbugowaliśmy się. Aha, zapomnieliśmy o tym domku. Yeah. No to nie umiecie z tamtego wyskoczyć? Nie, właśnie to jest specjalnie tak zrobione. Tu wyskocz, tu gdzie stoję. Naciśnij je, Skorpio. Okej, już. Psy, dobre. Kurde. Kurde. Który tam jest jeszcze? Ja jeszcze. No to podejdź tu. Lol.
Dobra, wbijaj tutaj i wszyscy znikamy. Nie no. To ja już tutaj rezerwuję bazę. Dokładnie biorę ten pałac prezydencki. Kurde. Okay. Co to nie jest pałac prezydencki, tylko to Skorpio, jest cmentarza, przyjdź. Ale dobra. To czekaj, Skorpio, przejdź do drzwi z prawej. O. Czekaj, już, to daj mi zejść. Dobra, nie, już okej. Okay. Siadaj. Już. No siadaj na G, Ciulu. No i dobra, wszyscy, no nie? Nie. Ej, dobra, to tutaj bazę sobie rezerwuję. Ej, a ja to co? Spokojnie, no. Nie byłeś nigdy na YouTubach. Masz okazję. A chodzi o to, dobra. Spoko. Skorpio, w którym jesteś pod tym FB-lancerze? Jestem z Bandim. Co? Co jest? Ja to sobie te rezerwuję bazę. To ze mną będziesz tutaj, no kurde, jesteś w mojej grupie, to będziesz no w mojej bazie zamieszkiwał. Jest dwóch supportów, a żaden się nie chce odezwać, że jest to. No to co to za supporci? Właśnie nie wiem, to... A ten Volti, pamiętacie go? No. A on nie mógłby być supportem? Komuś... Chciał to. Nie. On nie chciał być supportem. Aha, no chyba, że tak. O, kto chce Kojota? Ja mam. Nie, ja nie mam. Dawaj. W tamtym ciele był kojot, ktoś mi zabrał. Tu leży kojot. Dobra, częstujcie się kojotami. No tam na pewno nie wiedziesz, no i patrz co zrobiłeś. Dobra, wsiadaj z korpią, proszę. Tutaj, gdzie jestem. Zabrał wszystko. No, siedzę już tutaj, nie będę wysiadał, kurde, nie komplikuj. What the hell? Zmień mazy kolor. Po co? No nie widać tego niebieskiego prawie. Dobra. Dodaję rudy kolor. Rudy jak wiewiórka, niczym na Madi. Ja tu zmazuję sobie te. A, jeszcze pamiętają te teksty. I dobra, to my może wczoraj sobie już pojedziemy na kolejną wyspę. Dobra, zobaczcie jeszcze jedną. A promocji przypadkiem nie jest tym? Wow! Jest maperem. Ale nie, jest chyba ten. Na Party Gaming też jest tym supportem. Na Party Gaming jest. Nie jest tego, jak to jest. Supportem jest? Nie jest wyższa. Moderator. Kto to jest ten proxy? No proxy to jest Razor. On na Party Gaming też jest. A, bo on gra teraz na koncie bez admu, bez supportu. Z supportem. Dobra, ma zjeść. Czekaj chwilkę. Mazi, później to takie pytanie, ile już miesięcy dajecie radę z serwerem? Pół roku? Rok? Po reaktywacji jesteśmy. Aha. To jest tak, serwer działał chyba od lipca, no nie? Czy nawet wcześniej? Nie, bo ja jeszcze grałem na tym serwerze, pamiętam. Przed tym jak już niby miałem już z tym skończyć. Tak, grałeś. Łoszy! Nieukadne dowody? Nie, żeśmy Back Filipa zrobili. No czemu na minę? Nie. Ups. Coś ci nie wyszedł. Że da się wyskoczyć. A, zbugowana rampa. Poprawcie to admin już. Ale nie, bo na niej się da skoczyć, ale z drugiej strony. A. Przecież to jest z normalnego. Szajpus chce bazy. Z normalnej mapy. Dobra, Skorpio, to my ten. Tak. To bazę robimy o, tam, to gdzie, na tej załatwiaj, tak, co tak, masz. Tak, na tej wyspie ja białego to prezydenta. Dobra, to weź te od razu wszystkie spawny. Bo ja tym nagrywam filmik. Jej. Co ja mam załatwiać? No dobra, ja załatwię sam sobie. Co mam ci załatwić? No nic. No nic. Jakie szczere. Ej, ale mówię, nie zatrzymaj się na środku autostrady. Poczekaj, bo mnie te ciule... W końcu jestem na adminie, to muszę im pomagać. Jak nie pomagasz, to nie ma hajsu, no. Dobra, tu kolejna wyspa. Wow. Jedź gdzie dalej. Jesteś? Na której wyspie? Tej mojej. By Bundy. Skorpio. Dobra, jutro dobra, jedziemy do niej. Skorpio. No. Niech ten, zrobią własną, ten, naszą wyspę. Nie, zostajemy na tamtej, robimy sobie bazę. Skorpio, ja mam parę fajnych akcji, to mogę ci podesłać, to sobie to posklejasz. Nie będę czegoś takiego robił, nie.
nie chodzi w grę. Ale wiesz co, to tak se latałem na flikamie po mapie i 404 waliło się z personami. Z personami czy z... Person. Dobra, mniejsza, ale naprawdę fajna akcja tam była. No, tam było ich chyba 6-6 coś. Nie no, jeszcze jakieś wyspy, bo może byśmy już skończyli w sumie. Nie, trzeba jakąś jeszcze akcję zrobić. O, jeszcze kilka wysp zostało. O, to mam czas. O, nie, widzę. Dawajcie, jedziemy gdzieś akcję szybko zrobić. O, jadą za nami. Typek. To nie strzelaj, to my. A? Ale w wodzie. A, no to strzelaj. No to fajnie, czekaj, wyjdę. O, tutaj płynie, tu płynie. Ja mogę go zabić? On jest pod mostem. Pod mostem. Tosik nie żyje. Tosik. Kto go zabił? Nie wiem. To ja jakiś gość ubiegnie. To nie, to ja. Jezus, pod mostem jestem, ty. Dobra, wsiadajcie, pieprzyć go. Już. Fajnie, jadę sam. O, teraz Skorpio, czemu cię nie było wtedy? No sorry, ale zmieniłem pojazd. Nie jedziesz sam, masz kolegę na dachu. Dobra, broń sobie szykuję. Jakby miała się jeszcze jakaś akcja tu wydarzyć. Ile jeszcze tych wysp? 50? Nie, jeszcze o Zosie. Ohoho, to odcinek sobie trochę będzie trwał. Chyba, że wytnę momenty, gdzie tylko jedziemy. Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. To musicie liczyć wyspy? 4 i tylko 5 6 jest, jeszcze Los Santos. No i ładnie, to wszystko zwiedzimy. No dwie koło Los Santos. Jeszcze jedna... Czarnobyl. Czarnobyl. O, Czarnobyl, powaga. No to zaraz pojedziemy tam. Tędy w ogóle tym mostem nie przejdziemy, rozwalony jest. No to mamy problem. Dobra, zawrócimy tutaj na skrzyżowaniu. Możemy do Bajsajcie przyjechać. O, pokażemy wam nasze teksturki nowe. No to chyba widzieli. Widzieli, kurde, gdzie oni mogli widzieć się po pornosie? No właśnie, na Retubę. Dobra, tutaj zobaczę prawdziwe cudo. Bobcat. O, jak miło, no to... Jaracie się tym, nie? Ostro. No tak. Tutaj takie małe, kurde, pokaz tekstur. Trochę jak w Battlefieldzie. To jest oryginalny z Army. A, zgadłem, mam dobre oko. Ta, to jest z Battlefielda czy z Army? Z Battlefielda chyba. A może z Infestation? Może, nie wiem nawet. Bo w Infestation są takie mini namiociki. Takie z barykadami piaskowymi. Ej, bierzemy tutaj Bobcata? Kurde! Jak chcesz. Wziąć to ja zaraz mogę swoje nerwy. Co ty się tak denerwujesz? Bo nie ma żadnej akcji dobrej, co? No właśnie brakuje mi jej akcji. No to jedziemy na arenę i... Kto jest u mnie? Kto stoi u mnie na samochodzie? Ja. Strzelaj w nich. Macie akcję. Jej. Dawaj, strzelaj. Dobra. Wychylam się. Wstałem! No to dobrze. Uciekamy. Lecz się. Nie mam broń. No i super. Fajna akcja. No. Nie, to tak dla deki było, żeby nie było. Dobra. Specjalnie. Ej, no kolego, ogarnij się już. Bo cię zdegraduje. Ej, grozisz mi? No, a chciałbyś chyba. Nic nie było. Dobra, spokojnie. Jedziemy na wyspę numer 3. Jest tutaj po prawej jest też wyspa, ale da się ino do niej dopłynąć lub dolecieć. Nie, bo z daleka to widać jakby to był latający kurczak. No bo tam jest kurczak. Polatamy sobie autem? Nie, dobra. Nie, dobra. Harry Potter. Kamień filozoficzny. Tak, pierwsze moje skojarzenia. Dobra, jak oni, to i my.
No właśnie. Teraz ty za chwilę idziesz. O kurde, jak żeś dupnął. Mazi, na czas może robienia filmiku włączamy zielone tekstury. Dawać. Bo jej skraszuje, zaraz co. To skraszuje, dawać. Może się nawet udać, będzie więcej FPS-ów. Zbidowałeś sobie ten wyłączanie? Nie. No oglądajcie sobie tą wyspę, ciule. No oglądamy, no super, wiatraczek, kurczaczek. Zysia na dół, zysia na dół. Bo to w namiocie. To było dopiero na krawędzi. Dobra, lecimy dalej. Yeah, o, to namiot był. O, szybciej zwiedzimy wszystko. Tam nic nie było. No, szybciej będzie. Lecimy na Czarnobyl teraz. Czarnobyl. Uskortę, kurde, ale to dziwnie brzmi. Czemu? Nie wiem. Ej, Mazi, zapomniałeś o tej tutaj wyspie. O tej malutkiej? Czarnobyl tak. Najpierw. O opuszczonej wyspie. Najpierw tak. Czarnobyl. Tu macie taką... Tu była kiedyś... pole golfowe, ale zalało. taka mała wyspa. Gaming też to było. Ale tam to było słabe. O, to też pewnie było na Party Gaming, pewnie ta wyspa. Nie lataj, kurde, to po bokach, bo tak dziwnie to wygląda. Przecież Party Gaming kradną nam wszystkie pliki, to je, przecież to pewne, że oni mieli wszystko, co mówię. A spróbuj lecieć do góry nogami. O, ta wyspa nasza. Tutaj baza była. To na bogato normalnie. Też ją ostatnio zrobiliśmy. Dobra, lećmy do góry nogami. W ogóle po co ja lecę? On miał pokazywać komuś, jak u mnie nie jest Skorpio. Trudno, jestem u ciebie, więc... Latem. Nie jesteś u mnie. No jesteś tak. U Maziego. No właśnie. Dobrze powiedziane. O, dobra, Czarnobyl teraz. O, Czarnobyl. Czarnobyl. Tylko macie te specjalne kostiumy? Nie. Bo napromieniujecie się. Ale powaga, czy tylko żart? Taki żartowny poważny. Coś takiego. Dobra. Żartobliwie poważny. No, o, dobra. Tu trzeba lądować. Czyli tutaj Czarnobyl się szykuje, tak? O, Mazi, możemy zrobić, że jak się na Czarnobyl wejdzie, to trzeba mieć no jednego skina. To jest to duże miasto, ja tutaj byłem, pamiętam. To było na... Poland, kurde. Na PG. No właśnie. No bo oni mają naszą mapę, przecież oni założyli serwer z naszych plików. Kradzieje! No dobrze mówisz, dobrze powiadasz. Już więcej nie gram w tym serwerze, żałuję, że tam grałem w środę. Ach. Ale widzisz, ściągnęłeś im troszkę graczy, widzisz co zrobiłeś. No i dobra, no to kurde, odejdą i przyjdą tu, ja o to zadbam. Dobra, nie. Bandy, ty na razie nie jeździsz, to idź mu tam pomóc. No, chcę kupić bazę, Bandy, widzisz? No czekaj, już idę, no muszę wysadzić tego mojego kolesia, co jest u mnie na dachu. Ej, no czekaj, tepnij mnie do nich. Uważajcie, bo są fale i zalewa Czarnobyl. Co? Czekaj, wyląduję. Jak może zalewać miasto, kurde, nie. Normalnie, bo to jest Czarnobyl, no. To wiecie co, to się nie będzie nazywać Czarnobyl, tylko jak ta wyspa się nazywa? Podwodne miasto. Nie. Atlantyda. Droga do... Dobra, idę na TSA. No to żegnam pana tego... Bandę Łysego, tak? Bandę Łysego. Krzysztofa Banducha, Facebook, zapraszamy. Ej, admin tepniesz? Admin tepniesz. Nie ma tego typu na fejsie. Też tak chcę na zawołanie, admin tepniesz. Zawołanie admin to można kopa w dupę dostać. A gdzie ty jesteś? Nie wiem, ja już kompletnie zabłądziłem. Mnie zabiło. Co zabiło? Cię zabiło? Bandy cię zabił? Racz. Ja jadę do was na tą... No na Czarnobyl jedź. Zwiedzam Czarnobyl. Teleportujesz? Proszę. O czemu macie teleportować? Bo cię proszę. Tak pamiętam, ktoś na supporta pisał podanie. I było takie pytanie. Co odpowiesz, gdy... Grać się poprosi, byś go tepnął.
Admin nie tepa, biegni. Dobre, dobre. Tutaj jest, kto to jest? Ja. O Jezus Maria. Jeszcze na mnie czekać. Kurde. Że to wszystko kameruje. Jeśli... Właśnie. Ja nie muszę się zgłaszać, ja mam immunitet. To ja! No kurde, kto we mnie strzela? Wiem, że to ty. Dlatego nie trafiłem. Dlaczego auto mi się nagle zepsuło? No bo jak pierdzieliłeś moje auto. Zapomniałem, że ja wyłączyłem BB. Dobra, jak coś to ja czekam pod mostem. Nie pojedziesz. O, coś wgrywacie, nie? No już, tak. Na F3 jest pan. Ty, ktoś tam biegnie. Nie. Kto tam jest na końcu przy moście? No Skorpio. No to ja właśnie mówię, żebyście podjechali. Kurwa. No, ja mam. Biegnie na mnie! A kto marnuje ammo, no, na ludzi? Na ziemię, a nie na ludzi. Dobra, wsiadamy do jednego, czy dwa? Do jednego, reszta wbija na dach, a da się przykleić? Da się, przykleić auto. No to do jednego wbijamy, drugi zostawiamy. Sorry, opuszczę. Nie chciałem tego auta. Dobra, przyklejcie. Dwoma jedziemy. Coś dobra, jeszcze zwiedzamy, czy... Przyklej tamto. Nie. To jest popsute, lol. Naprawiasz. Właśnie nim jechałem, nagle się zepsuło. Dobry jesteś, psujesz auto. Zniknęło. Ale... Nie powiem, jak to wyglądało. Coś jeszcze zwiedzamy? No, gdzie chcecie teraz. Zaraz wasza. Nie to. Nie, jakieś jeszcze jedno najlepsze miejsce, bo w sumie mnie już by materiał starczyło. Wyspa LS. No, jedźcie tam na stadion. Wiecie, gdzie się autobusy respią. Dobra, tylko tym razem już jedźcie, a nie latajcie. Żeby nie było, że potem będą jakieś śmieszne skargi. Czemu latam? I tak, bandit, trzeba więcej pojazdów dodać. Jak jest? Dodawajcie, jeden obok drugiego i całą mapę zasypcie. No ale no, tyle do aut dodaliśmy, a każdy patrzy, że nie ma w ogóle pojazdów. To sam się lepi, no. Tak jest. Tak, a mesy stoją, kłady stoją, człowieku, a każdy nikt nie może znaleźć. Tylko w LV chyba najmniej dodaliśmy tych spawnów. No, w LV najwięcej się chyba dzieje. Dobra, zwiedzimy jeszcze jedną wyspę i w sumie możemy już tu skończyć, bo materiał będzie... Weźcie, zróbcie ograniczenie na bazę maksymalnie 10 pojazdów. No jest przecież. Ile? Ej. 10, kurwa. Ej, zombie. Ej, samolot się zbugował w budynku. Nie marnuj ammo. Ja mam nieskończoność. Aha, dobra, admini zawsze mają jakieś nieograniczenia. No limity, tak zwane. There's no limit. Admin to jest admin, admin może wszystko. Ja się nie proszę, ja się nie proszę o rankę supporta czy admina, bo ja mam ważniejsze rzeczy na głowie. Co, trójka dzieci, żona? Samochód. OCAC do zapłacenia. Nie, cztery sprawy w sądzie. Kanał filmy widzowie, hejterzy, te sprawy. Roka Alona, żeby ci pomógł. Wybić. Tak. Jasne. Co, nie pomoże ci? Ty chyba z uchoim ci się urwałeś. Nie, no, być musiał mieć chociaż z 1000 subskryków. Dlaczego miałbym mieć chociaż 1000? Musiałbym mieć jeszcze więcej. I teraz jedź w prawo. Jak ma 980? Mam więcej już. O, Don Toretto wbił na TS-a. Od razu, jak wrzuciłem pierwszy odcinek MTA, to chyba z 10 subów przyszło. W prawo. Byłem tu dzisiaj. A więc dobra, i to jest... Nie tędy. Nie tędy droga. Nie, albo tędy też można zabrać. A to taka trochę mniejsza wysepka, ale... To mniejsza? Pojedź dalej. Aha. Dobra, może się pomyliłem. Okej, dobra, odwołuję to, co powiedziałem. No, super. Ty nic nie znalazłem po refreshu, centralnie. Fabryka wszystkiego.
O, talerz mamy satelitarny, no proszę, proszę. Tam, tam jest następna wyspa. Aha. Gdzie jesteście? Zobacz, ile tu masz namiotów. O kurde, nie, tu chyba aż warto by było zamieszkać. A tutaj nie byłem. No widzisz, to teraz jesteś. No to szukajcie. Dobra. Ja myślę, że już chyba starczy na dzisiaj zwiedzania. Jeżeli chodzi o materiał, bo już... Jutro sobie pogracie. No pewnie, pewnie. Dobra, to w sumie ja tutaj już mogę skończyć. Jeszcze się nie żegnałem. A może byśmy się tak w kolejce ustawili, nie wiem, w szeregu. Zbieram itemy! Grodzisz mi? Zbieram itemy, kurde, ty tylko żyjesz itemami. Pomogę. A więc zapraszamy na World Easy. No, dobrze, święte słowa. Dobra, to... No, no, dodajcie coś jeszcze od siebie. No, mogę powiedzieć, nie przerywaj mi, dobra? Dobrze. Aparty Gaming, Easy Daisy, dajcie sobie spokój, no i tyle. A więc, challenge accepted. Tak mogę powiedzieć. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka piątego sezonu MTA Daisy. Nie zapomnijcie ocenić, zasubować, zlajkować, tam skomentować, bo dużo komentarzy jest. I nie podawajcie mi IP serwerów, bo to bez sensu. 10 IP mi tu podawać serwerów z normalnie totalnie bez. Ja ci plan 12. No to dobra, no to... No to trzymajcie się, ustawmy się jeszcze tak w kolejce, może strzelmy fotcie. Fotcie. Sweet focia. Tak, dobra. Niech dwie osoby kucną na trzy. Gdzie jesteście? O, widzę, że jeszcze ktoś jest nierozgarnięty. Dobra, dobra, to administracja pozdrawia wszystkich i moja ekipa się z wami żegna. Yo! No, na razie.